Witam serdecznie. Znajdujemy się na placu maszyn firmy Korpanek w Tarnowie Podgórnym. Przygotowujemy się do przeprowadzenia testów dwoma maszynami. Czterocylindrowym Arbosem 530 o mocy 136 koni oraz sześciocylindrowym John Deere'em 6930 o mocy 155 koni. Dla naszego Arbosa rekomendujemy czteroskibowy pług obracalny. Jednak ze względu na warunki przetestujemy go z pługiem sześcioskibowym zagonowym, który na co dzień u rolnika pracuje z ciągnikiem John Deere 6930, czyli ciągnikiem o większej masie oraz o większej mocy. Rolnik zaopiniował nam, że Arbos nie poradzi sobie z tym sześcioskibowym pługiem, ponieważ jest za lekki i ma za małą moc. Co z tego wynikło? Pokażemy w tym filmie. Przy okazji chciałbym bardzo podziękować za użyczenie ciągnika, pługa i przede wszystkim pola. Zapraszam do obejrzenia filmu. Paliwo pod sam korek w John Deere 6930. Jesteśmy gotowi do testu. Paliwo dolane pod sam korek, 12 litrów na pół hektara, co nam daje 24 litry na cały hektar. Dolejemy teraz paliwa pod sam korek w Arbosie, żeby sprawdzić jego spalanie po pracy na polu.
po przeoraniu pola sprawdzimy teraz, ile arbos spalił. W tym celu dolejemy paliwa z bańki pod sam korek, żeby zobaczyć, jak wychodzi spalanie. Ciągnik pracował na powierzchni 0,5 hektara i spalił tylko 8 litrów paliwa, czyli przeliczając na 1 hektar 16 litrów. Zakończyliśmy test. Przypomnę, dwie maszyny. Arbos 5130 Global, czyli 136-konny ciągnik, 4-cylindrowy o pojemności 3,4 litra, versus John Deere 6930, 6-cylindrowy 155-konny o pojemności 6,8 litra, pracowały na powierzchni 0,5 hektara, pługiem sześcioskibowym zagonowym PHX czeskiej produkcji. Szerokość robocza między korpusami wyniosła 36 cm, natomiast głębokość orki 30 cm. Oba ciągniki nie miały żadnego problemu z wykonaniem swojej pracy pomimo różnic gabarytowych. Jeśli chodzi o czas, nie było wielkich różnic. John Deere wykonał swoją pracę w 47 minut, natomiast Arbos w 48 minut w przeliczeniu na hektar. Większa różnica była w spalaniu, ponieważ John Deere spalił 24 litry w przeliczeniu na hektar, a Arbos 16 litrów w przeliczeniu na hektar. Pomimo mniejszej ilości mocy oraz mniejszej ilości cylindrów, Arbos wykonał taką samą pracę jak John Deere. Dodatkowo zrobił to ekonomiczniej, bo przy mniejszym zużyciu paliwa. Warto to wziąć pod uwagę przy wyborze ciągnika do naszego gospodarstwa. Podobał się Wam nasz filmik? Zostawcie lajka. Jeżeli chcielibyście zobaczyć nagranie o podobnej tematyce, koniecznie zostawcie komentarz. A jeżeli chcecie być na bieżąco z nowościami na naszym kanale, zasubskrybujcie i koniecznie kliknijcie w dzwoneczek.